Cześć, witajcie serdecznie. Jadę właśnie po tatę i z tatą jedziemy łowić w studniach. Będziemy mieli chyba 3 albo 4 studnie do sprawdzenia naraz. Więc trzymajcie kciuki, żeby coś tam było w tych studniach, nie? Także do zobaczenia już na miejscu. Hej. No, uchyl wieka tajemnicy. O, głęboko. Delikatnie. Dobra. Ty przynasz, nie wiadro. Wiadro jest. No, eleganckie. O kurcze, bardzo głęboko. Głęboko. Ła. Zawiesił się? Nie, ale bardzo, bardzo dużo wody jest. Sprawdzamy. Pajęczyny złapałem. Nie ma nic. Jakieś pineska. Jeszcze raz rzucić? Czysto chyba, mi się wydaje. Używana studnia była i tego nie ma śmieci. No i dbali o nią. Dbali. Dbali o nią. Nikt nie syfił sobie wody, nie zanieczyszczą. Czysto, dobra. Sprawdzona studnia, lecimy do następnej w takim razie. Jest ich kilka. Tutaj ładne wiaderko. Dobra, lecimy dalej. Studnia numer 2, przykryta takimi spróchniałymi wrotami. Tutaj elegancka kuta. Kowal robi. No, dobra, zapuszczamy żurawia do środka. Do wiasy zrobił kowal. Aha. Ło, w co ja przywaliłem? Nie, delikatnie. Ale wody nie ma dużo. Wody nie ma dużo. Uderzyło w coś, tam jest jakiś. Ale coś metalowy. Zobaczymy. Przekonamy się. Niedługo. Tam jakaś belka jest. Może z tych drzwi coś wpadło. Mam coś? A, jakiś śmieć. Nie wiem, wygra. I jest jeden gwóźdź. Łapaj gwoździa. Zwykły gwóźdź. O, co to za kichanie? No, a pylą różne krzaki. Ciekawsza jest studnia, ale nie ma nic na razie. Najlepszy złom to tutaj leżyło. Kowalska robota. Tak. Czysto. Jak coś będzie, to pokażę. Jak nic nie będzie, bo ja coś czuję, że tam łapię, ale chyba weźmiemy. Coś jest, coś jest. Ale chciałem duży magnes wziąć, ale coś mamy. Co to może być? Od dziabki jakiejś? Tak, to jest
od dziabki. Weź na słońce, bo akurat w cieniu. Tu, o. Tak, od dziabki. Aha. Ta część, co się montuje do rękojeści. Aha. No dobra, pierwszy fant jest. Coś czuję, że tam może być coś, tylko że ten magnes jest za słaby. Także zaraz zanurzymy chyba, bo nie jest tak głęboka ta studnia. Zanurzymy ten duży magnes od Magtomu. Ej, zahaczyłeś mi linę. Powinno wystarczyć liny. Dobra, wciągamy i idziemy po duży magnes. Na razie nie ma nic więcej. Teraz sobie kupił, też mam maczkę. Dobra, lecimy z naszym big boyem. O, spokojnie. Spokojnie dostał do dna. Nie, uderzyło o ściankę. Studnie są do tego złe, że ciężko tam manewrować w niej. Tam jest ta deska. No, jakaś belka tam leży, no. Ciężki sam magnes w sobie jest. Na razie nic. Jak będzie coś, to pokażemy. Coś mamy? Jest coś. Wow. O nie! Patrzcie. Bucik. Bucik dziecięcy. Ja się trochę creepy. Trochę straszne to wygląda. Bo kurczę, no. Masakra. O nie. Piętowskiego tu mieszkali, nie? Ale tam przy tej stodole, nie? Czy przy tym murze? Tu był dom. A, gdzie ta piwnica? O piwnicę po lewej. Tam jesteśmy, czwarta studnia. I mamy fant. Pilnik. Nożyk. O, pilnik. No. Fajny fant. Łapaj. No to coś czułem od razu, że coś jest. Już złapało się. Skąd tu pilnik? Jak robili, coś patrz. Sam nie wskoczył. No. Dobra, zobaczymy. Idzie coś, czy nie? Jest. Nie, to lina. Widzisz, ta lina, jak jest, żeby się przykleiło, to ona tu jest i już ci się nie przyklei do czegoś. Chyba coś mam. Dawaj. O kurde, jakaś rura. Jakaś rurka. Nie, kosa. O kurcze. Elegancko. Chyba wyczyszczona już. Do cna. O. Kosa. Ale ma czubek ułamany, więc chyba komuś już nie była przydatna. Biorę mały, ale duży weź też. Patrzcie, jaka miejscowa elegancka. Stare chałupy, stara obora, szopa. Ekstra. Tutaj jakieś taczki.
chata. Ale tutaj fajnie się komuś mieszkało, bo my miał ciszę, spokój. Do chaty nie wchodzimy. Ale ekstra. Ale wchodzimy do studni. Znaczy, zapuścimy żurawia do studni. To już piąta studnia dzisiaj. Oby dała nam fanty. To wieko metalowe. Porządne. O, ale płytko. O, albo dużo wody jest po prostu. Albo dużo wody. Dwa wiadra tutaj. Dobra. Szykujemy się. Z podkładów kolejowych, no. O, całe jest ogrodzenie zrobione. Ładnie. Słowo wykorzystał. I tam dalej za tymi drzewami. Będzie most kolejowy. No. No to już jest Wisła. Wisła, nie? I tam jest staw. Sad taki fajny. Ten staw w 2010 zalany był ten sad. Tutaj te jabłonki. Ale to jest już nowoczesny sad. Tam wyrwał gospodarz i... Tak, to już jest nowoczesny, to takie wąsko sadzone. Tak. I tu takie tereny dzikie, piękne. Trzcina taka. Dawniej to trzcina wycinana była. A to nie ocieplali domów? To było do tynkowania. No. No tak, wiązali takim drutem. Wiązali, takie były płachty tej. No, no. I to przybijane było do belek do domu. I później na to tynk był. Aha. Ale długie. Teraz też robię. Jak ekologiczne domy sobie, to też wykorzystuję trzcinę do. Aha. No to do tynkowania, żeby ładnie to wyglądało. Bo belki tynk się nie trzymał. I to było... Spoiwem takie, takim. Żeby właśnie to spoiwo się ten tynk trzymał. Aha. I to dawali właśnie. No a tym samym też ocieplenie było. No tak, bo to puste w środku to trzymało no. Powietrze. To co, rzucasz do tego? Do studni? Rzucamy. No ładnie ktoś sobie wymyślił ogrodzenie. Dobra. Ciekawe czy głęboko jest. Patrz jaka czysta woda. Widać magnes, no. Do tej pory widać. Ale głęboka jest. Tak? Jest. Już? No to nie taka głęboka. Nie. Ale od razu złapało, patrz, taki rdze. Z tej blachy tutaj. Nie, to jest muł. To nie rdze. Muł. Dobra, jak ktoś będzie, to pokażemy, bo to za długo będzie trwało. A ja rzuciłem dużym. Jest fancior. Mały jest za słaby po prostu, ale... Co? Kawałek rurki. O. Fajne. No. Dobra. Lecimy dalej, bo tam są fanciory. Na pewno jeszcze jakieś. Dobra, jak coś będzie, to pokażemy. Taka podwałka chyba była. Jak wałek był zamontowany stary, to... Może. No tutaj fajny mechanizm jeszcze działający. O, tutaj stara szekla. Tulejka taka była na wałek, żeby pracowało. No może. Taka tuleja, no. Coś mam. Tylko chciałem, żeby to złowić i żeby od razu było nagrane. Możesz tutaj zajrzeć ze mną, tato. Idzie coś grubego, patrz. O kurde. Ładny kotny. Radio chyba. Radio. A ty patrz, co linę sobie ubiję. Trudno. No, ekspertyza. Radio? Radio.
odczepiemy. To to do... rzucił radio do studia. Ale już w takim stanie jest... Samochodowy. No, w stanie jest... Agonalny. Agonalnym. Dobra, rzucam jeszcze, bo coś tam może jeszcze będzie. Tamty... Safari 2. Safari 2, no. Nie no. Safari 2 to złapałem na opatówce. No jeszcze pokrętła były. To Safari 1. Safari 1. Dobra, może coś jeszcze będzie. Słuchajcie, znowu coś mam. O, jakiś lupiec. Zgniłe dziadostwo jakieś. No ale jest. Tata wziął się za sprzątanie świata. Poopryska butle. A jeszcze pokażemy tam, co za domem jest. O, do kota podejdę. Kic, kic. Te koty nas lubią ostatnio coś. Tam się już zobacz, takie tam rzeczy są. No. Jak kamera. Kamera nie zauważy, to tam w środku jest. Wszystkie sprzęty robimy. No nie, nieważne. Tutaj patrzcie. Wanna. Wanna. Tutaj. Co to jest, o, ta maszyna? Jakiś taśmociąg? To jest do przewracania siana. Do przewracania siana, aha. No nieźle. Tutaj jeszcze też jest kawałek. To ze 100 kilo waży. Ziemniaków kopanie. Aha, a tu pług jeszcze jest. Tu jest pług. A tu kopaczka do ziemniaków, tak? No nieźle. Do środka nie zaglądamy. Oczywiście my tutaj jesteśmy za pozwoleniem, nie że się wbijamy komuś obcemu na... Takie sprzęty tam. Na chałupę. Tam jakaś... Okej, okay, wyłączam. A niedaleko tamtego warsztatu, drugi warsztat tutaj. Też grube złomy. O, kawałek szyny. Kawałek szyny. Klatka na króliki. Klatka na króliki? To jakaś... Chociaż no, tutaj takie drzwiczki są. Nie, to jakiś piec był chyba czy coś. No jasne, że piec. Co mnie wkręcasz? Co mnie wkręcasz? Ewidentnie piec. Patrzcie, na drzwiczki tu odpadły. O. Piec. Ale jakiś taki nowoczesny. O. Tylko 60 lat ma. Jak na tamte lata. Nie, to był taki bogatszy taki, bogatszy. To z pierwszej wojny światowej. A, jasne. O! Gazy tata ma. Będzie Orient Express jechał. Tak, czekamy? Jedzie, ale prędkość ma zatrważającą. Lotos. No proszę. Paliwo, benzyna, ropa. On jedzie z 20 na godzinę, ale może dlatego zwolnił, bo będzie jechał przez most kolejowy nad Wisłą. Natomiast tata będzie zbierał bazie dla mamy pewnie w prezencie, da? Bukiet bazi. Okej, tato, nie wydźgoj. To szablo. Ojciec. Dawaj go. Wow.